Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie i niestety dzisiaj bardzo smutny odcinek na samym początku. Zostawcie łapkę w górę na pocieszenie. Macie, uwaga, 10 sekund, tak jak na pierwszym odcinku. Daję wam 10 sekund na to, żebyście zostawili łapkę w górę. Uwaga, 10, 9, 8, 7, 6, 1, 0. Dziękuję wam bardzo. Kto zdążył, pochwalcie się w komentarzu. Słuchajcie, dzisiaj bardzo smutny odcinek. Jak widzicie, jesteśmy w banku, który ostatnio wam pokazałem. I patrzcie, co tu się wydarzyło. Okradli nas, okradli wszystko, tu z tych skrzynek nie zabrali, tu z tych skrzynek nie zabrali, ale okradli tu, czyli taki jakby dorobek całego Palionowa został właśnie skradziony. Wszystko zabrali, wysadzili od tyłu, jak ja byłem w domu w środku nocy, no mamy znowu noc, bo ja tutaj cały dzień płakałem. Słuchajcie, musimy pokazać to wszystko chłopakom, ponieważ, no nie mogę tego przed nimi ukrywać. Został, jest napad na bank i no nie ukryjesz tego. Trzeba zajść do nich. Ja nie wiem, gdzie oni są, ale to oni są chyba gdzieś tam w wiosce. Dobra, zajdę tam szybko. Słuchajcie, na samym początku chciałem was zaprosić na kanał na Discordzie. Zapraszam was bardzo na Discorda, ponieważ stworzyłem Discorda, mam Discorda, można tam pogadać ze mną, pocieszyć mnie, ponieważ no ja teraz będę musiał wszystko odkupić, cały dorobek Palionowa, no to jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że tu gdzieś chłopaki będą. No i zapraszam też na Instagramka, będzie mi mega miło. Dobra, chłopaki! O, są tu, tacy trochę zlagowani. Chłopaki, muszę wam coś pokazać. Ale co chcesz wam pokazać? Muszę wam pokazać coś... Nie, Pudziana nie. Muszę wam pokazać coś, co się wydarzyło, to jest straszne, ale... No niestety się wydarzyło. Chodźcie, muszę was tam zabrać. Idziemy w takim razie. Nie śmiej się, to nie jest zabawne. Ale ja jesteś śmieszny, taki w okularkach biegnie. Nie, tu creepery są. Ja latam. Pokaż nam, z czym są na co. No idę, chodźcie, o kurczę, co ja robię? A to będzie potężne? No, to banku, nawet wiecie, gdzie lecieć. Nie wchodź tam, nie wchodź, czekaj. Nie wchodź. Gdzie mają oszczędności, chłopaki? Nie zostawcie, chłopaki, nie. Nie, chłopaki, czekajcie, ja to muszę wytłumaczyć. Chodź tu, wyjdź. Dobra, tu stójcie, no. Tak jak już powiedziałeś, ściągaj spodnie. Dokładnie. Nie mam spodni. Chłopaki, bo wydarzyło się tak. Okradli nas. Coś wielkiego? Takiego giganta? Okradli nas. A jak okradli? Co nas okradli? Był napad na bank. Co jest? Co? Co ty zrobiłeś? Ej, no dobra, nie ja! Tu ktoś wysadził. Ktoś wysadził TNT od tyłu, wszedł i ukradł wszystko. Tu nawet jeszcze jedno TNT wybuchło, nawet nie wiem czemu tutaj. Dobra, ja jeszcze. Osik, a co byś powiedział, jakby to zrobił ktoś, bo chciał sprawdzić, czy ty masz dobre zabezpieczenia? No ale kto by był taki szalony? No ja nie wiem, no ja takie osoby chyba, no ja nie znam chyba. No ale to skoro chciałby sprawdzać tylko zabezpieczenia, no to powinien to oddać, a nie, że to zabrał. Nie no, to on zabrał wszystko, już totalnie nic tu nie mam. No ale musiałem wziąć swoje rzeczy. Chłopaki, pomóżcie mi. Palion mnie zabije przecież, ja tu zawiodłem totalnie na całej linii. Ała, jeszcze w grzyba przywaliłem. Nie, ale... Chłopaki, pomóżcie mi. Czemu wy się śmiejecie? Bo zabrałem całą resztę. Ale jesteś wariacikami. No ale ja cię tu mam, oddaj mi to. Oddaj mi to. To nie są twoje, twoje są w skrzynce zostały, nikt tego nie zabrał. Zabrali dorobek Palionowa. Pierwszy raz jestem tak szczęśliwy, jak mnie okradli. Dlaczego wy się cieszycie z tego? Daj mi, słuchaj, opijamy sukcesik. No to jaki sukcesik? Chłopaki, co wyście zrobili? Co wyście zrobili? Proszę mi powiedzieć natychmiast. Daj mi, masz podzielić się z tobą nawet. To są ostatnie. No ile wy tego macie? Ostatki zabrałem to, proszę mi to oddać, to są ostatki zapasów Palionowa. Powiedzcie mi, co żeście zrobili? Podpowiedź ci do Oli. Ej, gdzie jest w ogóle nasz łup, Bartek? Jaki łup? Chłopaki! Nasz łup? Czy wy chcecie powiedzieć, że to wy zrobiliście ten napad? Ja się pokażę, gdzie jest nasz łup. A, ja już wiem, gdzie. No właśnie, tam. Przypomniałem się. No, dokładnie tak. Znaczy musimy poczekać na wagon, ja jestem drugim w kolejności. A dobra, skoro tak ci już się kolejka ustawiła, to niech będzie, odpuszczę cię, to możesz drugi pojechać. Czekanie na wagon. Dobra, ja ci kliknę guziczek, będę twoim rodzajem. Chłopaki. Ale content. Dobra, masz, zapłacę się za to. No ale, nie, dobra, poczekaj, ja już... Wyślę wam dwa wagony, poczekaj, ale szaleństwo, lecą dwa wagony. Dobra.
chłopaki! Okradliście! To wy okradliście bank! Drugi wagon będzie. Nie! Czekaj, bo ten drugi wagon to mi zabierze wtedy! Nie! Nie, Szczypson będzie pierwszy przy wagoniku i mi go ukradnie! Nie! A drugi mnie... O, mogę drugi pojechać. Dobra, to jest tak blisko, że no, zejdę na piechotę. No, mnie w złą stronę, wariaciku! Dobra, mam to gdzieś. Ej, no chłopaki, proszę! Ale zaraz wszystko mówimy... Ten z buta w ogóle przyszedł. No bo mi zależy! Proszę mi oddajcie to, co żeście zabrali! Ale co mi zabrali? Jele, tu macie rzeczy! Biorę wszystko. Jeszcze ej, tu jest... Ej! Tu jest jeszcze... Ej. Jeszcze blok kwarcu tu jest! To wy zrobiliście ten napad! Wy zrobiliście ten napad! Ale dobra, stop! Powiem ci dlaczego, stój! Chcieliśmy sprawdzić, czy nasze oszczędności są bezpieczne. I nie były, świnia jak świnia się pali. No nie były, bo nawet nam nie powiedziałeś o tym. No właśnie. Jak powiedziałem, w tym momencie wam mówię. Ale dopiero teraz, Musiałem zapłakać sobie sam nad rozlanym mlekiem. No ale jesteś bankierem, powinieneś nam mówić, żebyśmy mogli ratować swoje oszczędności, a nie. No właśnie, no. Jak się z tego wytłumaczysz? No, nie powiedziałem wam, bo się wystraszyłem po prostu, że mnie będziecie chcieli pobić. Ale to wy zrobiliście ten napad, więc to wy jesteście oszustami tutaj. No ale chcieliśmy sprawdzić, czy jest bezpieczne. Nie, ja się tak nie będę bawił. Zresztą to są i tak nasze pieniądze. A, plus jeden. To właśnie, to nie są wasze pieniądze. Tam obok są skrzynki z waszymi głowami, tam są wasze rzeczy. A to jest droga palionowa, okradliście palionowo tak naprawdę. Więc ja nie wiem, do więzienia może z wami zajdziemy, co? Przepraszam, no? Jak denerwuję się, to tak mam. Ale... Już, chodźcie tam, zobaczycie. Tak? Chodźcie, dobra. Zobaczycie. Dobra, to chodź do Płokołatuły. Zobaczcie, dobra. Tu wchodzicie. Au! Uderzyłem się. Czekajcie, bo ja nie mam nic. I tu jest wasz dorobek. Tu jest dorobek każdej osoby z Ale ja więcej wpłacałem. Co jest za... Przecież ty nawet jeszcze nie sprawdziłeś, ile tu masz. Tu masz, jest twoje. No, więcej wpłacałem. Nic więcej nie wpłacałeś. To, co tutaj... Słuchaj, nie wiem, czy wiesz, jak działa... Nie wiem... Dobra, jesteście nienormalni. I zabieram też od Faliona, bo on i tak tu nie gra. No i... Oszukujecie. Was wszystkich trzeba zamknąć do więzienia. Teraz jest mój dorobek. Teraz się zgadza wszystko. Dobra. Mi się po prostu wydaje, że musisz mieć tutaj jakąś ochronę. Albo musisz mieć ochronę, no nie wiem, albo jakieś zabezpieczenia. Po co ty to rozwalasz? Bo ja jestem szeroki kąt. Żeby każdy wiedział, jak się włamie ktoś. No właśnie, żebyśmy... No ale ja nie wiem, jak się robi takie alarmy, chłopaki. Ale ty masz w domku. No właśnie, masz alarmik, właśnie, że... Nie, bo ja słyszałem wybuch po prostu w tego, słyszałem wybuch TNT. No nie, kurczę, nie wiem, jak to musimy. No musimy jakoś to wymyślić, no bo tak nie może być, że ktoś sobie... Znaczy, no wiesz, no to akurat my zrobimy. Ale to wy zrobiliście, tu nawet nie ma kto zagrozić. Dobra, ale... Ja proponuję, że na wszelki wypadek, jeżeli ktokolwiek by się miał tutaj włamać, postawiłbym tutaj golemy albo coś takiego. Niech pilnują. No, to też jest jakieś wyjście, ale moim zdaniem trzeba tutaj jeszcze coś dołożyć. Niech będzie golem w środku, w tym miejscu, gdzie są te. Właśnie, i jakąś panią Elżbietkę na recepcję. O, pani Elżbietka też się przyda. Te rzeczy potrzebujemy w naszym banku, żeby tutaj było bezpiecznie, żeby ja wiedział, że moje pieniądze są bezpieczne. To zajdźcie po golema. Dobra, ja idę po golema. Co jest potrzebne? Nawet mam przy sobie pumpkiny. Dobra, a żelazo mamy? Nie mam żelaza. Lecę po... Ja nie mam, no to musisz pójść. Okay. Dobra, bo zalecę sobie już. Te coś z rybku to może zamuruję już troszkę. Już nie mam dużo bloków w sumie, no ale trudno. Żelaza? Nie, ja tutaj muruję. A ja nie mam chyba w ogóle, czekajcie. Macie żelazo ktoś? Tak, ja mam. Właśnie. A, no dobra, no to jak macie to... Ile wziąć bloków? A masz, no nie wiem, tak żeby nam na 3 golemy starczyło, 3, to jest 4... Dobra. 12. Lecę do ciebie, słuchaj, i mam towar potrzebny. Dobra, to tutaj stworzymy bloków. te 3, ale musicie oddać, a ja mam tutaj to wszystko. Oddamy, no ja mam tylko jakieś bluszki diamentów. O! Ale to nawet nie wiem, ale to są chyba te, no. Stawia już to. Chociaż nie, no poczekaj, przecież ty całą zawartość skrzynki wziąłeś, to są diamenty stąd, o. Tylko tak szczerze, to trzeba najpierw zamurować, zanim golemy postawię. Mogę przygotować. Trzeba, ale ja niestety nie mam w ogóle tego, nie mam tego bloku, co tutaj był zużyty. Więc mogę się zaoferować, że zalepię to póki co dirtem. No to zamurujcie to czymkolwiek, żeby po prostu było na razie coś zamurowane. Ja tutaj rozstawiam to nasze bogactwa i... Aha, i są te trzy, co niezłe golemy. O, bloki kwarcu? Tylko, że masz dynie jakby nie wycięte, wiesz, jakby tu się nic nie wydarzyło. Dobra, teraz chyba nie wyjdą nam. Ale masz nożyczki, żeby... Wiem, tak. A, tak, to żeś sobie wymyślił.
Dokładnie tak, jeszcze jednego robię. Teraz to na pewno są bezpieczne pieniądze, Davik, z tym zabezpieczeniem. No, to już musi być bezpieczne. Bardziej bezpieczne byś nie mogło. Chodzi mi o tego dirta. Aha. teraz to by zgliznął. Ale no musiałem. No tak dobra, teraz już mamy, materiału. Teraz już jesteśmy bezpieczni, już mamy wszystko. To ciągle otwarte. Bo tu jest otwarcie na dźwignię. Właśnie, no, zamknij tam. Bo teraz no póki co musi być tyle, no. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Teraz mamy zabezpieczony bank tak, że już tam się nie ma możliwości, żeby cokolwiek włamało. Teraz jest bezpieczny, mogę być dalej milionerem, jest wszystko fajnie. Trzymajcie się, do następnego odcinka, koniecznie zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Na razie, cześć, pa pa. Hello. Hejo.